Katolicki Telefon Zaufania. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, bo ja mam taki, znaczy się taki problem. Tak? Tylko, że nie wiem w sumie jak o tym powiedzieć, proszę pani, bo sprawa jest taka trochę bardzo dziwna. I najpierw, wie pani, ja tak na własną rękę szukałem odpowiedzi. Nawet się na takim jednym forum zapytałem. Ale tam wszyscy myślą, że sobie jaja robię i w ogóle nie mogłem uzyskać odpowiedzi, tak? I mi się przykro zrobiło, więc tak postanowiłem troszkę bardziej anonimowo zadzwonić do pani. I ja pani ten, nie chcę, żeby pani, chcę, żeby mnie pani potem gdzieś wydała, tak? Dlatego wie pani, ja tak anonimowo jestem w Fubik Smetin. I proszę pani, jest taka, mogę mówić, tak? Mogę na to liczyć. Wie pani, jest tak, mam 16 lat. Ile? 16. Mhm. I mam taki duży problem, bo od pewnego czasu śnią mi się zboczone rzeczy. Tak. Ale nie takie normalne, nie figofago, że tak powiem. Tylko na przykład śni mi się, jak mój dziadek wali konia. I ja nie wiem, co z tym zrobić, bo wie pani. Wie pani, ja tylko wiem, że, bo czasami nie pamiętam, co mi się śni, ale czasami pamiętam. I wiem, że po prostu wstaję z twardym drągiem, tak? Ale jest mi też, no bo to mnie trochę podnieca i też mi jest wstyd, nie? Że mój dziadek się jakoś o tym dowie. I ja nie wiem, o czym to świadczy i czy to znaczy, że chcę to zrobić z moim dziadkiem, tak? Nie wiem, czy mi pani może pomóc. Zaraz, nie bardzo w tej chwili pokapowałam, co pan mówi. 16 lat, sny, tak. I co, że spał pan z koniem, czy jak? Nie, proszę pani, wytłumaczę jeszcze raz. Jeszcze raz proszę, bo jakoś nie zrozumiałam. Jest tak, no? Jest tak. Ja powiedziałam tylko tak 16 lat, bo po prostu tyle mam, nie? Chodzi o to, że od pewnego czasu, od 3 miesięcy około, miałam takie sny erotyczne, tak? Tylko, że to nie są takie normalne erotyczne, nie wiem, jak, że tu facet z kobietą od tyłu, nie wiem, jakiś lodzik, coś takiego, nie. Ja mam takie jakieś dziwne, proszę pani, na przykład, jak mój dziadek wali konia itp. I ja wiele razy, na przykład, wiele razy po prostu nikt nie wie, co się komuś śniło, ale czasami pamiętam taki sen, nie? I wstaję, jak wstaję, proszę pani, to mam tego, no. Rozumiem. Erekcję, tak? I ja nie wiem, czy to znaczy, no, wie pani, czy to znaczy, że chcę to robić z dziadkiem, czy o co tutaj chodzi? No trudno mi powiedzieć, o co tu chodzi faktycznie. Nie wiem, nie wiem. Nie powiem panu nic, bo po prostu no, sny są snami. Jakiś powód takiego snu erotycznego jest. Natomiast no nie wiem, no może być. No nie umiem panu powiedzieć, nie wiem. No niech pan porozmawia z jakimś mężczyzną, może on to jakoś lepiej panu wyjaśni. Ale to. Bo trochę to jest dziwne faktycznie i. Ale proszę pani, to wyglądało na to, że co, że. Pani, ja mieszkam z dziadkiem, tak? I trochę by było dziwne, żebym mu poszedł powiedzieć, że śni mi się, jak on sobie wali kapucyna po hełmie, tak? Więc wie pani, to takie troszkę, że tak powiem, dlatego dzwonię do pani i liczyłem tutaj. Wie pan co, no nie wiem, myślę, że może pan jutro zadzwonić jeszcze raz, dobrze? Jutro będzie mężczyzna na dyżurze i może będzie się znał lepiej na snach erotycznych męskich, tak? Tylko proszę pani, jest taka sprawa, że mi tak trochę głupio, ja nie wiem, czy się na odwagę. Po prostu, ja jestem, wie pani, jestem wstydliwy chłopak, ja w ogóle nie po. No dobrze, ale skoro pan do mnie zadzwonił jako wstydliwy chłopiec, to 16-letni, to jutro z mężczyzną będzie panu lepiej porozmawiać na ten temat, bo ja nie znam się na, przyznam na snach erotycznych tego typu młodych mężczyzn, tak? Aha, czy pani mi nie może pomóc? No co ja panu powiem? Mówię pani. O, to jest trochę taka no, poważna sprawa, bo to już 3 miesiące. No dobrze, to no to proszę jutro zadzwonić jeszcze raz. Skoro pan teraz zadzwonił, to proszę jeszcze raz jutro zadzwonić. Będzie mężczyzna. Tylko i pan sobie z mężczyzną sobie pan na ten temat porozmawia, tak? Tylko, że jest taka sprawa, że jutro nie będzie mnie w domu i ja nie wiem, kiedy następny raz, bo jutro, proszę pani, jedziemy z chłopakami na dziewczyny.
No wie pan co, to na pewno tutaj pan pomocy takiej nie uzyska, żeby jechać na dziewczyny, tu sny erotyczne, tu jakieś tam historie. I mając lat 16, no myślę, że to nie jest jeszcze właściwy wiek na tego typu historie. Ale proszę pani, to takie czasy, proszę pani, że trzeba było być zakonnicą aż do ślubu i takie ten to się skończyły, proszę pani. Jak ja tu czekam. No być może, że się takie skończyły, więc a to, że proszę proponuję pani panu. miała simloka w wieku 30 lat, to nie jest Proszę moja wina. panią, proponuję panu rozmowę jutro lub 8 sierpnia, też będzie mężczyzna i Niech będzie mnie pan pani sobie po posłucha. męsku pięknie porozmawia, Tak, ja tak? sobie porozmawiam, tylko niech mnie pani posłucha. Takie czasy, proszę pani, że pani miała simloka do 30 roku życia, aż ktoś nie przeszedł jakiś abonament, zaabonamentowany ze ślubu mężczyzna tego zdjąć, proszę pani, się takie czasy skończyły i pani jest tutaj, żeby mi pomóc, a nie jest, żeby oceniać zachowanie niczyje. Ja pana nie No już oceniam, mnie pani tylko. oceniła, już mi jest przykro, proszę pani, i pójdę, proszę pani, i będę musiał znowu litra sobie walnąć czystej, gorzkiej żołądkowej. Smacznego. Dziękuję. Dzień dobry, Katarzyna Majs, czym mogę pomóc? Dzień dobry, ja jestem Fubłaka Jarek. Proszę pani, sprawa wygląda taka, że jestem w Bytomiu w Tesco na ulicy Chorzowskiej numeru. Pani dokładnie nie podam. Sprawa jest taka, że sklep zamknęli 2 godziny temu, ja zostałem w środku. Nie wiem, jak mam wyjść, proszę pani. Na początku to było troszkę zabawne, tak? Wziąłem sobie deskorolkę, jeździłem, jakieś chrupki jadłem, jakieś to tamto, proszę pani, ale no to już nie wiem, jakieś z 1,5 godziny temu, 2 godziny temu zamknęli ten sklep i chciałbym, pragnę po prostu wyjść z tego sklepu. Ja tam, proszę pani, trochę zjadłem, trochę Proszę pana, pojeździłem, pograłem sklep na. w Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej jest sklepem całodobowym, więc w chwili obecnej zapewne jest otwarty. Natomiast jeśli doszło tutaj do jakiejś sytuacji bliżej nieokreślonej, bardzo proszę w tej sytuacji skontaktować się bezpośrednio z posterunkiem policji. Aha, a do, dobra, już wiem, o co chodzi, proszę pani, zatrzasnąłem się w kiblu. Dobra, to ja dziękuję, ja tu na deskorolce jeździłem po ubikacji i po prostu światło. Cieszę się, że przestrzeń panu na to pozwoliła. Pozwoliła mi, dziękuję bardzo, cześć. Dziękuję, Cześć. do usłyszenia. No hej.